Dzień dobry Państwu. Dla wszystkich tych, którzy słuchają nas pierwszy raz, to podcast o darmowych, weekendowych wydarzeniach w Warszawie, które to pochodzą z serwisu wav 4 free a ów serwis dostępny jest pod adresem waf4free.pl. Ja jestem Albert i zapraszam do słuchania mojego podcastu Chyba nie wiem, który jest dostępny na Anchor, Spotify, Google Podcast czy Empik Go. A teraz, żeby już nie tracić czasu na wstępy, zapraszam do wydarzeń w najbliższy weekend. I na początek coś dla zapominalskich przypominamy, że w ten weekend są dzień babci i dzień dziadka, dlatego zaczynamy od dwóch wydarzeń z tej okazji. Dzień babci i dziadka. Dancing międzypokoleniowy. 21 stycznia, godzina 17. Warszawa, Wola, Food Hall, Browary. Ideą dancingu międzypokoleniowego jest przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem starości. Społeczność łączy pokolenia i angażuje zarówno młodych, jak i osoby starsze do wspólnych aktywności. Dancing uczy tolerancji i odwagi życiowej, inspiruje do rozwijania swoich pasji, niezależnie od wieku. Zapraszamy na to inspirujące wydarzenie Kolejne wydarzenie to koncerty dla babci i dziadka. Sobota 21 stycznia od godziny 17:00 Warszawa Wawer, Wawerskie Centrum Kultury. Drogie wnuki, zabierzcie swoich dziadków i przyjdźcie do Wawerskiego Centrum Kultury. Centrum Artystyczne Scena to miejsce rozwoju talentów muzycznych, w którym nadrzędnym podejściem jest indywidualne podejście do uczestnika zajęć. Oprócz zajęć prowadzonych na co dzień w solejówku scena wystawia widowiska, słowno muzyczne, spektakle, koncerty i pokazy. Koncert dla babci dziadka w wykonaniu młodych artystów i piosenkarzy właśnie z tego centrum. Także gratka, warto zajrzeć i co istotne obowiązują wcześniejsze zapisy. A jeśli chcemy wziąć udział w kolejnym wydarzeniu, to również nie możemy zapomnieć o wcześniejszych zapisach. A tu gra słów, mówi my na głos, jak Feniks. Sobota 21 stycznia od godziny 15, Warszawa Śródmieście, Muzeum Historii Żydów Polskich, Polin. Film dokumentalny jak *Phoenix*, przedstawia historię igrzysk paraolimpijskich, które stały się trzecią co do wielkości imprezą sportową na świecie oraz zapoczątkowały globalny ruch, który zmienia sposób postrzegania niepełnosprawności i różnorodności. Pokazuje siłę potencjału, który nosi w sobie każdy człowiek. Poprzez naszą inicjatywę chcemy tworzyć przestrzeń do wymiany poglądów i dyskusji, jednocząc przy tym środowisko organizacji pozarządowych, aktywistów, osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, i bliskich fanów dobrego kina. Zapraszamy na seans i dużo refleksji oraz dyskusji. Hat-trik wcześniejszych zapisów skompletowany, ponieważ i następne wydarzenie w takowych wymaga. The End. Spektakl Teatru Kadratowi. W piątek, 20 stycznia od godziny 19:00 i 21 stycznia, sobota, również od 19:00 Warszawa Mokotów, Dom Kultury Rzymowskiego 32. Zapraszamy na to przedstawienie. Łukasz postanawia odwiedzić swoją rodzinę, której nie widział od lat. Wie, że za kilka miesięcy umrze. Chce przekazać wiadomość swojej mamie, młodszej siostrze, bratu i szwagierce. Po raz ostatni chce zobaczyć rodzinę, którą opuścił wiele lat temu. Okazuje się jednak, że najbliżsi mogą stać się obcymi, z którymi komunikacja staje się prawie niemożliwa. Jego pragnienie bliskości miesza się z poczuciem oddalenia. Drodzy Państwo, ja zostałem zachęcony, a Wy jeśli też, to zapraszam. A teraz czas na warsztaty dla dzieci. Dziwolągi oraz inne zwierzęta. Niedziela, 22 stycznia od godziny 11, Warszawa Śródmieście, ulica Pańska, 3. Warsztaty organizowane przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w trakcie których własnoręcznie stworzycie jedyne w swoim rodzaju lalki inspirowane wyobraźnią i rysunkami. Dzieci. Czy od dawna marzy Wam się miękki przyjaciel, którego nie da się kupić w sklepie? W nowym roku zapraszamy Was do rodzinnych działań i własnoręcznego tworzenia lalek. Na warsztatach Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wychodząc od opowieści o dziwnym państwie, wspólnie stworzymy autorską zabawkę zainspirowaną Twoim własnym rysunkiem i wyobraźnią. A jaka to inspirująca opowiastka? Za dziewięcioma lasami, za dziewięcioma morzami było sobie małe dziwne państwo. Trudno było tam znaleźć dwóch podobnych do siebie mieszkańców. Każdy z nich był bowiem osobowością piękną na swój sposób i na miarę własnych potrzeb. Wszyscy mieli tam prawo być takimi, jakimi pragną. W dziwnym państwie mieszkała między innymi sonia, słówka o pięknym syrenim ogonie, która bardzo lubiła pływać, czy ślimak Reno, który tak bardzo bał się spóźnić, że aż wyrosły mu skrzydła. Na warsztacie życia lalek powołamy do życia inne dziwaczne stworzenia, które dotąd zamieszkiwały jedynie świat naszych snów i dziecięcej wyobraźni. A kolejne wydarzenie jest dla wszystkich tych, którzy tak jak ja chcieliby przedłużyć okres świąteczny, ponieważ zapraszamy na koncert kolend Ewy BEM 22 stycznia, niedziela, godzina 18 Warszawa Wilanów. Myślę, że nie trzeba jakoś szczególnie przedstawiać Ewy Bem. Wszystkich fanów zapraszamy, a wszystkich fanów kolend również. Najlepiej być i fanem WBM i Kolend, ale powiedzmy, że tak idealnie rzadko się ułoży. Zapraszamy. A niedziela, drodzy państwo, to również dobry dzień na wysłuchanie monodramu. Tym razem będzie to Życiorys Wojciecha Wysockiego z muzyką na żywo Piotra Kajetana Matczuka. 18. Warszawa, Włochy, Dom Kultury, Włochy, ulica Bolesława Chrobrego, 27. Monodram stanowi prezentację starannie wybranych, połączonych przez artystę w sceniczną całość utworów Zbigniewa Herberta, które zostały tak dobrane, by stworzyć i opowiedzieć o życiu człowieka od narodzin aż do śmierci. W sposób bardzo charakterystyczny dla twórczości Zbigniewa Herberta życiorys łączy rozmaite, Uniwersalne problemy oraz pytania egzystencjalne z drobnymi, metaforycznie i alegorycznie wyrażanymi obserwacjami i opowiastkami o życiu, godziwym i niegodziwym, o ludziach, zwierzętach oraz o otaczających nas przedmiotach. Zapraszamy, drodzy Państwo. A nim nastąpi pożegnanie, to przypominam, że to oczywiście raptem garstka ze wszystkich weekendowych wydarzeń. Więcej propozycji i to nie tylko na weekend do znalezienia w serwisie Wav for Free. Tam też znajdują się szczegóły wydarzeń, o których opowiedziałem w tym odcinku, plus informacje o ewentualnych zmianach. Ja jestem Albert i zapraszam do mojego prywatnego podcastu, chyba nie wiem, dostępnego na Anchor, Spotify, Google Podcast czy Empik Go. A my słyszymy się już za tydzień. Папа.